Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Czy pana zdaniem Erik Exposito powinien więcej czasu spędzać bliżej pola karnego, a więc czy Śląsk nie powinien odważniej ruszyć do przodu, aby dostarczać mu dobre piłki? Tak, dzisiaj wiedzieliśmy, że przeciwko nam gra drużyna, która jest liderem w Ekstraklasie, która ma swoją jakość, ale chcieliśmy i gdzieś pokazać naszej gry, naszego grania. Ja myślę, że Erik dzisiaj oddał dużo roboty dla drużyny. Jasne, że były sytuacje, gdy se ruszał trochu głębiej na naszej polowe, ale było to dlatego, że jeżeli jsme byli v średním či nízkým pressingu, tak jsme bylo potřebné tam zahustit to pole. Dlatego Erik v situaci, kdy jsme zlapali pivky, tak byli jako target man a chtěli jsme vykořistit šípké přejiště. Já myslím, že tam situace byly. Dešaj Erik oddal, jak mluvím, dužo roboty, no nevstřelil bramke. To je to, co nám v takých mečech, jako byl Dešaj předtím v kolegii, brakovalo. Já myslím, že naši chlopáci oddali dužo dobrých řečí, no efektivnost v tým meču decidovala. Bardzo dobře funkcionovaly defenzivy obi dvůch družin. Já myslím, že jak naša, tak Legia. Byl to meč o jednej bramke. No. Ta situace předtím, když ztratili jsme bramke, my jsme tam byli blízko k tomu, aby jsme střelili bramke, ale to pužněji ten kontršípké přejiště přetivníka, tam jsme trochu zapužno reagovali a Všolek, který je dla Šlonska nightmare, tak nám střelil decidující bramke. Jeszcze raz Antoni Bugajski. Czy Śląskowi nie brakowało w środku pola bardziej kreatywnych piłkarzy? Nie myślę się. Tak ten pomysł, jak mówiłem, wiedzieliśmy przed meczem, że Legia jest drużyna, która w tym środku boiska bardzo, bardzo szybko operuje z piłką, ma szybkie przejście. Dlategośmy decydowali dzisiaj to ustawienie naszego środku pomocy, także tam był jak Skalet, tak nowie Janašík i wyżej na 10 Robopich, a dla mnie to funkcjonowało bardzo dobrze. Chłopacy oddali dużo roboty. Robopich tam miał sytuację w dobrej współpracy z dziewiątką, z Erikiem i z obydwoma skrzydłowymi. Jak mówię, jest ciężkie dawać ocenę za przegrany mecz, ale jest trzeba mówić uznanie do naszych zawodników za robotę, za dobrej organizację gry. Tylko jedna pretencja jest, a to jest efektywność naszego grania. Ta dzisiaj była zero i dlatego nie mamy punkty. Kilka pytań od redakcji Śląsk.net.com. Do straconej bramki Śląsk rozgrywał swoje najlepsze spotkanie w tym roku, jednak po golu Wszołka wrocławianie wyglądali na bezradnych. Czy trener nie uważa, że u piłkarzy może gorzej funkcjonować sfera mentalna? Jasne, że sfera mentalna jest jeden z punktów funkcjonowania każdego zawodnika, każdej drużyny w meczu, to, ale ja myślę, że nasi chłopacy nie rezygnowali po tej straconej bramce. Jasne, że łatwiejsza sytuacja była w tej chwili dla Legii, która jest mocna na piłkę, ale nasi walczyli do ostatniego momentu. Zrobiliśmy tam zmiany w drużynie, przychodzili zawodnicy z nową energię i do ostatnich sekund jsme tam walczyli o to, abyśmy si zrobili tam jakieś okazje i strzelili bramki. Zaskoczeniem była nowa pozycja Patryka Janašíka. Kiedy trenerzy podjęli decyzję o postawieniu na kolejnego po Skalecie nowego piłkarza w środku pola, a nie nominalnych środkowych pomocników? W sobotę Połaszewskiego, Lewkota, Praszelika. Czy Janašík wcześniej występował na tej pozycji na treningach, czy to koncepcja z ostatniego treningu? Ostatniego tygodnia, przepraszam. Ta decyzja urodziła się już w początku naszego cyklu, tutaj przed meczem przeciw kolegii. Jak mówiłem, mieliśmy taki pomysł, że tam potrzebujemy
zalatvit šrodek našej pomoci, kde je potrebné dužo biegania, dobrej organizácie i dužo takej čarnej roboty. Oni sú takí bolhantri v defenzíve, ale Dešaj pokázali, že viedzom hrát i v pivke. Ja sa nezgadám s tým, že nám brakovalo viengšej kreatívnosti v tým meču, dlatego, že jak Matthew Skalet, tak Patrik Janašik oddali dužo roboty i s pivkom. Takže jasné, že v Češně na té pozici hráli jiní závodníci, ale teraz ta naša situace je taká, že tam máme kilko závodníků ještě skontuziovaných. Jsou tam závodníci, kteří v Češně dostali svoje šance, ale teraz přichodil čas dát šance dla těchto závodníků a jak mluvím, Dešaj pokázali, že to je reálná možlivost grania s těmito závodníkami. Czy posadzenie na ławce Praszelika, który we wcześniejszych meczach wychodził w wyjściowym składzie, wynikało z taktyki na mecz z Legią, obniżki formy, czy może problemów zdrowotnych? Czy trener nie rozważał, że występ w meczu z poprzednim klubem mógłby być dla niego dodatkową motywacją? Maty Janašík je mladý chlopák, ktorý sa učí v profesionálnej pivke. Je to chlopák, ktorý v počiatku sezónu dostával svoje šance, svoje okázie, pokázal dobré i iné řeči, ktoré ešte, jak on sám vie, tak my trenéři pracujeme na tom, aby je popravil. Tylko tak penže on i ta jeho kariéra krok po kroku do góry. On je dužo emocionální závodník. Jasně, že věděli jsme, že tutaj do Šlonska přichodil z Legie, že penže bardzo zmotivovaný. I tak bylo. Dešaj všet až na ty ostatné minuty v koncovce meču na boisko. Byly tam dvě situace, kde byl blízko střelení branky. No, nevykořistil, ale je třeba s ním dužo gadat, dužo pracovat na bojisku, jak v tréninku, tak analyzovat ty jeho vystempy mečové, tak aby ta jeho kariéra krok po kroku išla tím dobrým kierunkem, a ne tak, jak, aby té svoje kariéry nezatřímal. Ale za vše dla mě jako trenéra to nejvážnější, ta nejvážnější decizia je, aby každý jeden závodník, který je na bojisku nebo který čeká na svoje okázie obok bojiska na lavce nebo obok dvudesky, tak aby funkcionoval a oddal to nejlepší dla družiny, dla celého zespolu. Na ile skład personalny na mecz wynikał z chęci zneutralizowania atutów rywala? Czy gdyby Śląsk grał dzisiaj na przykład z Krakowią, to czy trener wybrałby taką samą jednostkę? Tak najważniejsze zawsze jest, jak będzie funkcjonowała, a jak chcemy, aby funkcjonowała nasza drużyna, ale jest jasne, że analizujemy si każdego jednego naszego przeciwnika, z którym gramy. To samo było i teraz przed meczem przeciwko Legii. My wiemy, że przeciwko nam grał zespół, który jest na liderom ekstraklasy na pierwszym miejscu. Jest to drużyna, która strzelała najwięcej bramek. Wiemy, że jest bardzo mocná jak individuálno, tak v spolupráci v ofenzíve. Dlatego jsme uvažali, jak poskladat na sklad i styl našeho grania v dnešním meču. Já myslím, že ta decizia byla dobrá. Tylko, jak mluvím z naší strany, v takých mečů, jako je přetivko Legii, jako byl Dešaj, tak je třeba z těch okází, ktorých možno nebenže zadúžo, tak vykoristiať bramke, tak jak sa nám to zdařilo. Ostatný meč tutaj u Šebie přetivko Pogoňu, kdež aj tak nebylo. Dlatego je treba oddať šacunek i gratulácie dla Legii. I ostatnie pytanie. To był kolejny mecz wiosną, v ktorom Waldemar Sobota tylko wszedł z ławki na boisko. Z čego vynika fakt, že piłkarz, ktorý powinien być liderem drużyny, nie spełnia tych oczekiwań? Gdzie trenerzy upatrują przyczyny takiej sytuacji? Jak mówiłem wcześniej, już Waldek Sobota jest zawodnik, który ma bardzo dobry charakter. Jest to zawodnik, który jest jeden z największą doświadczeniem w całej drużynie. No teraz mu nie idzie tak, jak on sam oczekiwa i jak oczekiwamy my trenerzy. On pracuje w treningu, ale
ta jeho práca je jiná, než teraz očekává družina, ale je to tak normálně. Každý závodník v traktě svojej kariéry, v traktě svojego grania funkcionování má čest period, kdy mu jde dobře, latvo a přichodze taká čest sezónu či grania, kdy všechno jde trudnější, ale jak já vidím každý kolejný týden Valtka na tréninku, tak vím, že pracuje mocno na tom, aby tej svojej svojego požomu grania posunul výžej i byl ještě věncej efektivní dla celé družiny.